Musimy patrzeć na to, jak, jaki wpływ my teraz obecnie mamy na to, jak będą żyły przyszłe pokolenia. To, czy zwracamy uwagę właśnie na przede wszystkim ocieplenie się klimatu, co możemy zrobić my jako przedsiębiorcy, my również jako osoby, m, które żyjemy tutaj na, na kuli ziemskiej i jak możemy edukować ludzi, jak możemy wpływać też na polityków, czy politycy właśnie na, to, na te wszystkie warunki, które tworzą dla nas też, czyli przepisy, które, do których się możemy dostosowywać. Widzę, że dużo przedsiębiorstw już bardzo dużo robi, chce robić i tak jak mówi się często na konferencjach, że właśnie bardzo możemy być dumni z Europy, bo tutaj widzimy dużo zmian i myślimy rzeczywiście o, o przyszłych pokoleniach. Dotyczy to zarówno i odpadów i tego, jak segregujemy śmieci, to, że myślimy tutaj tutaj o tym, jakie m, możemy jeszcze kroki i działania podjąć w każdym naszym przedsiębiorstwie. To jest bardzo ważne, bo ja zawsze powtarzam, że y, musimy myśleć, jak spojrzymy naszym dzieciom y, w oczy i, i młodszemu pokoleniu.